gracie w Minecraft. Witam was w skończonym już pokoju. Witam was w pokoju z oknami, które są dość dziwne, ale fajne. Witam was z dosyć dużymi zmianami. Pobawiłam się troszeczkę traktorami. No to wygląda jak klatek więzienny, ale mi się podoba w sumie. Jak jest otwarte, to jest całkiem możliwe. No nie ma takich fajniejszych, bardziej prześwitujących tych łazów, więc są takie. Myślę, że nie wygląda to źle. Jesteśmy w skończonym pokoju. Tu mamy półeczkę, na której coś tam kiedyś postawię. Mamy półeczko na razie tutaj i tutaj sobie już sypiam. Nie pamiętam nazwy tego bloku. To jest dioryt? Nie pamiętam. To jest na pewno granit. Mi się granit dosyć podoba. Dioryt tak sobie. Ten pokój jest dosyć chłodny. Myślę, może jakaś alchemia czy cokolwiek kiedyś. Mam nadzieję, że się ogarnie. Tu jeszcze nic nie jest zrobione. Tutaj, słuchajcie, jest projekt jadalni. Projekt jadalni również jest z trapdoorów. Myślę, że Wam się spodoba. W sensie możemy ten dywan tu usunąć. Wtedy te krzesełka już trochę lepiej wyglądają, ale tak sobie położyłam na razie. No i cóż, stolik szkoda, że nie składa się w tą stronę. Albo jakoś tak, wiecie, bardziej mobilnie. No ale cóż. Ale projekt jadalni już jest. Kuchnia będzie właśnie w jasnym drewnie, ale na górę za kuchnię się jeszcze nie brałam. Do domek się w ogóle nie brałam jeszcze zupełnie. Tutaj też nic nie jest porobione. Poza tym, że na podwórku dużo czasu pozapalałam. Posiałam drzewka, potrzebowałam dużo drewna. Przepraszam. Dużo drewna potrzebowałam na tamtych państwa, ale teraz wam wszystko powiem. Troszeczkę sobie tu pozamolałam przy owieczkach, troszeczkę pozamolałam właśnie na odewienku. Ale to za chwilkę, bo teraz najważniejsza część całego odcinka, czyli magazyn. Tą część już znacie, ten magazyn jest bardzo, bardzo duży. Przerósł moje najśmielsze oczekiwania, naprawdę uwierzcie mi, tak nie miało być. Momencik. Tak nie miało być i nawet nie mam żadnego pojęcia, kiedy ja ten magazyn zapełnię w całości. I czy w ogóle, ale wygląda bardzo ładnie, dlatego właśnie... brakuje skrzynki, no dobra, chociaż nie brakuje. Dlatego właśnie magazyn jest, bo to jest pierwsza część. A teraz witam was w drugiej skończonej części. I uwaga, będziemy się właśnie kierować na lewo. Bardzo chciałam mieć magazyn taki, który jest trochę jak biblioteka. I tak mi się marzyło i tak właśnie sobie zrobiłam. I oto, proszę państwa, jest. I no cóż, generalnie rzecz biorąc, magazyn pierw miał wyglądać w inny sposób. Miały być skrzynki w tą stronę, w tę stronę. Miały być mniej więcej w tak poukładane skrzynki. W sumie wychodzi tyle samo skrzynek chyba, albo troszeczkę więcej tutaj. No ale Sebastian mówi, to weź poukładaj to bokiem, będzie fajnie, będziesz miała lepiej. Tu sobie poukładasz potem skórami te przedmioty. Po jednej, po drugiej stronie będziesz miała czytelność. No dobra, nie? No to sobie tak zrobię. I słuchajcie, ten magazyn jest ogromny, ale to absolutnie ogromny. Te skrzynki, jak zostaną, bo to mi się na początku bardzo, bardzo spodobało. Te skrzynki tutaj też tak zostaną. Tutaj mam te skrzyneczki, bo aż tak bardzo nie potrzebuję, więc może tutaj będą jakieś zbrojki, czy cokolwiek po prostu. No i mamy tutaj bardzo, bardzo dużo magazynu, słuchajcie. Bardzo, bardzo dużo. Kilka takich właśnie rzędów. I nie wiem, co mam o tym myśleć, bo generalnie rzecz biorąc, nie miał być taki duży, a wyszedł ogromny. Trochę straciłam rachubę, bo po prostu dawno nie grałam w Minecrafta. No i generalnie rzecz biorąc, mam ogromny magazyn, który nie wiem, czy kiedykolwiek zapełnię. Daj Boże, abym zapełniła, byłoby super. No i tak, no przejście jest dosyć duże, nie chciałam jakiegoś takiego wąskiego, chciałam coś dużego. Tutaj są schodki już dokończone, też to ładnie wygląda, tutaj też już połatałam ładnie. Tutaj będzie przejście do kolejnej komnaty, której jeszcze nie zaczęłam za bardzo, no po prostu zaczęłam. Tu będzie między innymi portal do endu i zejście do jakiejś kopalni sensownej. Do jakiejś takiej kopalni pod domem. Boże, co myka ten dom. No i dobrze. Tu na razie mamy cały bałagalnik, nie będę kaldeła. Więc odkładamy sobie wełenkę, odkładam sobie nożyczki i to, co mi jest zupełnie aktualnie niepotrzebne, to mi będzie potrzebne, to na razie nie. Słuchajcie, zamarzyło mi się w ogóle
zrobić sobie lasek. Oczywiście lasek będzie kontrolowany i będzie taki systematyczny i w ogóle. No i co mi się zamarzyło? Żeby z każdego, uwaga, uwaga, z każdego rodzaju drewna, drzewa, ogarnąć sobie po stak drzewek, czyli każdy rodzaj będzie po 64 drzewka liczył, tak? Więc lasek będzie ogromny. Mam nadzieję, że mi się to uda po prostu wykonać. No ale nie wiem co o tym myśleć. Nie wiem, gdzie jest teraz mój kobel, bo gdzieś to wszystko posiałam. A przydałby mi się kobel, a zaraz opowiem dokładnie do czego. To też nie. Jeszcze się nie wprowadzałam za bardzo, jeszcze nie ubijałam też krówek i nie rozmnażałam. W następnym właśnie, myślę, do następnego odcinka, myślę, że spokojnie pozamulam na farmach u wieśniaków po to, by po prostu sobie ogarnąć pszenicę do rozrodu właśnie krówek, bo owieczek już nie potrzebuję. Owieczek mam dosyć sporo, jak widzicie, mam dosyć sporo wełny, kilka staków, chyba tam 3 albo 3,5 i nie potrzebuję owieczek. Zaś no, krówki by się bardzo przydały, no bo jak widzicie, trochę tego jest, żeby te... O, tu jest próg, dobra. Żeby te ogarnąć. Myślę, że tyle nam wystarczy. Nawet za dużo wziąłam. Dobrze, teraz co idziemy robić, słuchajcie? Co idziemy robić? No idziemy robić, słuchajcie, coś, co mieliśmy robić od dawna. No i tak, tutaj właśnie posiałam większość właśnie brzuzek. No nie oszukujmy się, jadę na kamiennych siekierkach, bo mi szkoda żelaza. Tutaj brakuje nam jednego drzewienka. Aha, tu gdzieś uciekł, a tak to wiadomo, że gdzieś tam się wyprowadziły. Tutaj się niestety nic nie zmieniło, bo w sumie zapomniałam o tym, aby ten dach dorobić. W sumie zmieniło się, mamy nowe wejście, też z raptorów. Dachu nie dorabiałam, jeszcze nie mam, bo nie byłam jeszcze po szkło, bo po piasek, ale powinna przepójść. Więc takie wejście, mam nadzieję, że żaden bok nie wejdzie przez to, prawda? Myślę o takim wejściu z drugiej strony, też chociaż nie wiem. Ty, proszę, kolejnego kruszeczka. No ślicznie, dobrze. No i teraz co? No i teraz to, że trzeba tutaj się ładnie na tego. Nie, ty tutaj nie czaj się. Okej, mamy z 3-5 kół, dobra, spoko jest. Idziemy do naszej wioski. Słuchajcie, o, gdzieś zachodzi, szkoda. Bo chciałam, słuchajcie, pokazać wioskę. To może mi pokażę, pójdziemy jeszcze spać, żeby za dnia tam pójść. Nie wiem, co to jest. Zobaczyć co, jak to wyglądało. Domki mają 7 na 7, to chyba są dosyć spore domki.
wiecie, jak to jest z czasem, ale staram się, bardzo mi się to miło gra, więc się wciągam, przed momentami się bardzo wciągam. Po prostu puszczę sobie live'a, puszczę sobie jakiś odcinek kogoś na przykład i buduję po prostu sobie swoje rzeczy. I jest to mega, mega przyjemne. Dobra, będziemy poszukać podków jeszcze, bo cały łódź nie przyda mi się ogodzić. Czy tu mam jakieś podki? Nie mam. Tutaj coś jest, nie mam nic. Dobra. Będę musiała się poprzeprowadzać, ale jeszcze na razie tego nie zrobię. Bo na razie to jeszcze nie, po prostu. Mamy patyczki. No dobrze, mamy patyczki, ale ja bym chciała też... Mamy kosteczki w ogóle, można było pójść... Nie wiem, skąd je mam. Chyba z jakiegoś... w świątyni, można byłoby pójść po psa. Tylko nie wiem, czy 5 kostek wystarczy. Wydaje mi się, że może 5 kostek nie wystarczy. Świerkowe drewno, zapraszam. Tutaj zapraszam, żeby mój liście nie zadziałał. Tu są potyczki, ale nie te... O, jak przyjemnie, jak cudownie, że mam ciebie. Pięknie, cudownie, tam są panom niepotrzebne. Myślę, że tyle nam wystarczy na potki, na ogrodzenia, ze spokojem. Dobra, tu właśnie jest pamięć po górze, która uciekła. Przepraszam. Miecz stoi, kona zapłonął, super jest. Super jest, nie, no dobrze, nie bądźmy tacy źli. Nie, no naprawdę. No przepraszam, że mam takie myśli, są właśnie troszeczkę, nie, no ale dobra. Pójdziemy małym zwrotem, tutaj jeszcze czasami chodzę, oczywiście tutaj sobie doprowadzimy jakąś taką ścieżynkę, maleńką ścieżynkę. No i jesteśmy w wiosce, słuchajcie. Tutaj jest właśnie ta fontanna. Ona będzie, myślę, z prawie w każdym domku było coś takiego innego, typu właśnie jakieś, a to ogródek, a to coś tam, a to coś tam i dalej, a to właśnie jakieś inne okno, tak żeby to jakoś fajnie wyglądało. To nie wszystkie domki oczywiście są połączone, bo właśnie będziemy je zaraz kończyć. O, jak mój kata zagrać. Dobra, zdecydowałam się takie połączenie drewna, nie chciałam żadnego kobla, nie chciałam żadnego tym bardziej kamiennego czegoś tam, bo nie stwierdziłam, że nie chcę mi się tego przypalać, nie jestem aż tyle bogata, żeby miał ogródek, ale w sumie nie każdy miał, bo nie zawsze się go po prostu zmieści. No.